Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem, jak będzie mnie słychać. Jak coś, to trudno, ale po prostu zrobimy sobie 15 skrzyń. Spiesz się wszystkie. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby kupić za 7000 gold 15 skrzyń, ale może coś z tego wypadnie. Dobra, lecimy. Pierwsza skrzynka. O, już okno dzieniowe. No fajnie. T95 E2, czyli w sumie najgorsze gówno na 8 tierze, co prawda, ale... No, ale zawsze czołg. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 14 skrzyń. I tutaj nie za wiele. Ale jakiś awatar na złoto. Zobaczymy co dalej. Tutaj też nic ciekawego. Nadal nic. Po raz kolejny nic. Nadal nic. Teraz kolejny. I 1000 złota nam wyrzuciło. W sensie to był ten amulet cały mądry, czy jak to się to nazywało. Stało nam się ten skrzyn do końca, więc jeszcze 1000 golda z tego zgarniemy. Bo ten... Było jeszcze 7 amuletów, chyba że czołg wydropnie, to wtedy nie. Nic, po raz kolejny. Liczę na czołg, naprawdę liczę na czołg. Mam nadzieję, że coś się jeszcze uda zrobić, bo na razie to lipne te pojemniki trochę. No ale lipa. Jeszcze dwa nam zostały. Dobra, to jest akurat fajne. To mi się akurat przyda. To jest nowo na pewno. No i ostatnia skrzynia. 1000 gola za amulety. Czyli tak naprawdę nie dostaliśmy nic ciekawego poza atestami, nowemu doświadczenie i kilkoma tam poradowaniami czy testami na godzina konta premium, to jest kompletnie niewarte swojej ceny. No i rzecz jasna jeszcze ósemka amerykańska. Rzecz jasna jeszcze to coś. Spróbuję nagrać ten film, ale coś mi się wydaje, że to będzie droga przez mękę. Próbowanie. To jest po prostu coś, co nie powinno istnieć, moim zdaniem. Bo jest to po prostu zły czołg. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż jeszcze zobaczę, czy może się uda kupić. No w sumie trzy pojemniki mogę. Tylko po co mi trzy pojemniki? Nie, chyba już odpuszczę. A, bo w sumie co mi szkodzi. To jeszcze trzy pojemniki kupię. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic. Kolejna skrzynia. Też nic. Jeszcze jedna skrzynia została nam i nic po raz trzeci. Znaczy tak naprawdę przepuściłem 1500 golda za darmo. No cóż, trudno się mówi. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. I jeszcze jedna taka mała rada. Skrzynie są nieopłacalne, co zresztą widać. Widzimy się w następnym filmie.